Witajcie, z tej strony Konrad, Xtreme Hardware. Zapraszam Was do zapowiedzi testów RTX 4090 Strix versus RTX 3090 Ti FTW3 ze stajni EVGA oraz RTX 3090 Strix również ze stajni Asusa, tak samo jak 4090. Jestem już po testach 90 ADA i 3090 Ti Ampere. Końcówka testów 3090 amperowej i powiem Wam, że jest miazga po prostu. Niebawem będę się zabierał za montaż materiału. Miałem wcześniej puścić testy 3080 12-gigowej versus 3080 Ti versus 6800 XT Radeon i 6900 XT Radeon, ale tamte testy polecą po Adzie versus Amper, bo jest na co czekać i myślę, że większość osób bardziej ten temat ciekawi. Powiem Wam tak. Zrezygnowałem całkowicie z testów Full HD, ponieważ uważam to za stratę czasu, testy takie są niepragmatyczne i nie owocują niczym innym niż spłaszczenie wyników. Czas po prostu zrezygnować z tej archaicznej rozdzielczości w wypadku topowych kart, bo jak zobaczycie w materiale, nawet niejednokrotnie w 1440p, w zasadzie zawsze w 1440p bez RT i bez DLSS nawet, no, jest 4090 limitowana przez platformę, a platforma nie byle jaka, bo użyłem do tych testów i9-13900K ustawionego na 5,7 GHz na rdzeniach P. Rdzenie E wyłączyłem, dlaczego zaraz o tym powiem, i Ancore 5.0 Memki SK Hynix ustawione na 6400, cel 32, 38, 38, 32. 70 T2, Gear 2 oczywiście, wyregulowane drugi, trzeci rząd. Nie dojechały jeszcze do mnie płyty na Z790, kiedy zabierałem się za testy karcioch. Natomiast na Mobasku Z690 EVGA Classified testowałem karciochy i też lata to naprawdę zacnie. Kolejne testy, począwszy od rozdzielczości 3440x1440 poprzez 5160x2160, kończąc na 6880x2880, wykonam już na ROG Z790 Xtreme, także tam też podejrzewam, że memki wyżej wykręcę, ponieważ 13900K gorzej kręci memki na Z690 względem Z790, ale o tym również osobny materiał, także cierpliwości. I powiem Wam tak. Różnice między 4090 a 3090 Ti czy 3090 z wysokim power limitem, odpowiednio ustawioną, tak jak właśnie 3090 Strix, która traci 2-4% do 90 Ti, czyli to różnice są w zasadzie, no te karty latają bardzo podobnie, no ale różnice względem tak wykręcona 3090, tak ustawiona, czy 3090 Ti na 4090 są ogromne, tak? To już na pewno widzieliście w różnych recenzjach. Natomiast wiadomo, że platforma odpowiednio wyregulowana też pozwala efektywniej wykorzystać potencjał sprzętu i częściej, zdecydowanie częściej niż różnice 60-70% standardowej rasteryzacji w 4K bez ray tracingu. Z ray tracingiem od około 80% do nawet 100% na korzyść 4090. Wiadomo, że nie zawsze, nie w każdej grze, bo różnie tak naprawdę różne silniki gier pozwalają na docisk przebudowanych jednostek FP32 w ADA Lovelens, tak samo jak i zresztą Vamper, no ale zdarzały się wypadki, gdzie no autentycznie 100% to był po prostu taki przyrost na 4090. Przy czym w tym materiale nie będzie słabych zawodników, bo jakby nie patrzeć, 3090 Ti czy 3090 to są naprawdę mocarne karty, jeszcze długo będą w czołówce, jeżeli chodzi o top, ale 4090 to jest po prostu rzeźnik. Więc w materiale testowym zobaczycie dwóch kozaków w postaci 3090 i 3090 Ti i rzeźnika, który rozprawia się z nimi w taki sposób, że wyglądają przy nim jak domokrążcy przy Batmanie. Tak bym to porównał. Po prostu to jest coś niesamowitego. Ja osobiście, tak jak mówiłem we wcześniejszym materiale poświęconemu 4090, czekam na 4090 Ti. Natomiast jeżeli nie pojawi się w najbliższym półroczu, to chyba jednak się nie doczekam i również na tą kartę przeskoczę, mimo tego, że brakuje jej do pełnego AD102 aż 2048 rdzeni CUDA, a i tak nie przeszkadza to tej karcie byciu miazgatorem ostatecznym. I patrząc na tą wydajność, mam takie poczucie i wrażenie, i mam nadzieję, że się mylę, chciałbym się mylić w tym wypadku i najbliższe 2 lata ten temat zweryfikują. Natomiast o co chodzi? Mam wrażenie, że może kolejnej generacji nie doczekamy się za 2 lata, może bardziej za 3 bądź 4, bo skok wydajnościowy jest po prostu ogromny. W zasadzie dostaliśmy praktycznie 2 generacje do przodu. Już Ampere versus Turing to była, wiadomo, konkretna różnica. 40-60% w RT 60-80 niejednokrotnie, a tutaj mamy
jeszcze większe różnice, także wow, po prostu wow. Nvidia zrobiła mega robotę, no i przykra sprawa, wiadomo, ta trochę robota została przyćmiona przez wpadkę z adapterami. Ja akurat do testów 4090 używałem dedykowanego kabla do zasilacza Be Quiet, kabel 12VHPWR, tudzież sprawdzałem również na adapterze i powiem szczerze, że w ogóle nie ma różnic, jeżeli chodzi o wydajność. Adapter się nie grzał, to jest jedna z kart, która idzie do jednego z konfigów, który będziemy budować. Ten akurat za mną egzemplarz będzie w konfigu IO, Mystic Panther, będzie fajnie, będzie się działo. Druga 4090 idzie do konfigu w klimatach, a nie będę zdradzać, ale będzie arcy mega mocarny konfig na już custom LC, gdzie sama karta dostanie oddzielny układ. Ale za dużo nie będę zdradzać, bo zaraz się rozgadam. Okay. Będzie się działo tak czy inaczej. To, co zrobiło na mnie piorunujące wrażenie poza samą wydajnością, to sprawność energetyczna tej karty. I mimo tego, że testowałem ją na kablu dedykowanym 12V HPWR, to nie zobaczyłem żadnych różnic, jeżeli chodzi o zachowanie względem adapterów dołączanych do karciochy. Także no, coś niesamowitego. I o co chodzi? Żeby zobaczyć w ogóle te 600 wat poboru na karcie, to trzeba ją totalnie w pełni dociążyć i to, że tak to określę, dorżnąć na maksa, czyli w pełni dociążone CUDA, ROPy, TMU, rdzenie RT, bo wiadomo, jeżeli włączamy DLSS i używamy rdzeni Tensor, no to pobór maleje z wiadomych względów. Natomiast najbardziej, tak samo jak na amperach, tak samo jak na ADzie również, najbardziej tutaj prądożerne są same pamięci GDDR6X. Także jeżeli karta nie potrzebuje używać znacznej części pamięci VRAM, to widzimy tutaj jej ogromną przewagę nad amper, jeżeli chodzi o sprawność energetyczną. I tak jak na 3090 Ti bądź 3090 bardzo często widziałem pobór rzędu 450-470 W, to na 4090 części 380, 400, 420 sporadycznie w ogóle udało mi się przekroczyć 450 W, mimo tego, że power limit ustawiony był na 600 W. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało w rozdzielczości 6880x2880. Natomiast no tutaj Ada w zupełnie inny sposób zachowuje się, jeżeli chodzi o apetyt na prąd. Także te karty wcale nie są prądożerne, absolutnie. I jak się z nimi obcuje, to szczerze powiem, że to jest no niesamowita technologia, jakby nie patrzeć. I piękny przedsmak tego, co Nvidia będzie nam przygotowywać, myślę, w kolejnych generacjach. Ja osobiście do 4090 Ti doczekać się nie mogę. Jestem cały czas przekonany, że mimo tego, iż premiera Radeonów, no, zapowiedź bardziej Radeonów oficjalna nie powala i AMD samo przyznaje, że 7900 XTX to nie jest konkurent dla 4090, ale dla 4080, no to jednak może tam, obstawiam, że 20-30% będzie je pewnie brakować do 4090, także i tak będzie wydajność solidna, jakby nie patrzeć, w standardowej rasteryzacji. Jednak jeżeli chodzi o RT, a tutaj w tych generacjach walka rozegra się o RT, bo już Amper czy RDNA 2 w standardowej rasteryzacji naprawdę to są karty mocarne, więc mówimy o sprzętach, które naprawdę radzą sobie w większości wypadków 4K nawet fenomenalnie, to jednak kolejna generacja, no tutaj dla wielu osób, które chcą mieć wydajność w RT, no będzie bardzo to istotne, więc 4090 będzie poza zasięgiem AMD. Może w przyszłym roku pojawi się 7950XT z cache'em 3D, zobaczymy jak to będzie i podejrzewam, że wtedy 4090 Ti pojawi się ze stajni Nvidia. No ale czas pokaże. Natomiast ja bym chciałem powiedzieć, że jest naprawdę mega i ten materiał to jest bardziej taka pogadanka, wiadomo, dlaczego też z Full HD zrezygnowałem, tak jak mówiłem, bo to jest niepragmatyczne. Dogranie tych wszystkich trzech kart, jeżeli chodzi o Full HD, to 4 dni roboty, dodatkowo montaż, kolejne godziny roboty, a nie przekłada się to w ogóle na pragmatykę, bo nie są to ani 3090, ani 3090 Ti, ani 4090, to nie są karty, które zalecać można do Full HD, bo nawet najwydajniejsze platformy tak naprawdę no, nie są w stanie ich docisnąć. No, to te karty się po prostu nudzą, więc koniec przy topowym sprzęcie, jeżeli chodzi o EH, z testami Full HD, bo jest to po prostu strata czasu. Wolę ten czas poświęcić na inne rozdzielczości, na więcej gier, tak żebyście mieli lepszy pogląd sytuacji, jak to zapiernicza. Na zakończenie dodam jeszcze informację, dlaczego akurat procek testowany z wyłączonymi rdzeniami E. Odpowiedź jest prosta. Wyłączenie rdzeni E owocuje
redukcją możliwości spadków 1% low w niektórych grach. Na przykład bardzo dobrym przykładem tego jest Metro Exodus Enhanced Edition, gdzie już na 12900K zauważyłem, że wyłączenie rdzeni E owocowało zwiększeniem 1% low o nawet 25-30 klatek. Mało tego, wyłączenie rdzeni E pozwala na zwiększenie, nie wiem, taktowań rdzeni P na Alderach zazwyczaj 100 MHz względem włączonych E, a na Raptorach nawet 200 MHz względem włączonych E. No i oczywiście również jesteśmy w stanie wyżej podkręcić Anchor, to też jest bardzo istotne, jeżeli chodzi o komunikację, procesję z pamięcią i finalnie z GPU. Także tutaj zalecam osobom, które chcą maksymalizować wydajność, robić sobie na przykład super wydajne profile pod gry, no to właśnie rdzenie E wyłączać i wtedy taki 12900K, 12900KS bądź 13900K zamieniają się w niezwykle wydajne jednostki 8-rdzeniowe, 16-wątkowe. Przy czym to nie jest tak, że wyłączenie rdzeni E jest niezbędne, żeby w ogóle grać na tych procach, bo z rdzeniami E jest tragedia i nie da się z tego korzystać. Absolutnie nie. Po prostu ja mam takie podejście, że jak coś robić, to konkretnie i w ten sposób postanowiłem właśnie testować GPU już na platformie 13900K i takie samo podejście będę testować w przyszłości. Natomiast w teście 12900K versus 13900K zobaczycie w pełni 24-wątkowego 12900K versus w pełni 32-wątkowy 13900K. Już testy z 4090, także spodziewajcie się festiwalu bottlenecków, szczególnie w Full HD, a może w sumie też dogram opcję z wyłączonymi rdzeniami E na Alderze i wyłączonymi rdzeniami E na Raptorze, żeby w ogóle zobaczyć, jakie będą różnice, wam pokazać to, tak? Myślę, że wiele osób będzie się też tym ciekawić. Dobra, pozdrawiam was serdecznie. Nie mogę się doczekać, aż zaprezentuję wam materiał już docelowo testowy 4090 versus 3090 Ti versus 3090. Pozdrawiam was serdecznie. Do usłyszenia i zobaczenia w kolejnych materiałach. Pamiętajcie dawać kciuk w górę, subskrybować kanał, no bo to wiadomo nie pozwala nam zwiększyć zasięgi, a teraz chciałbym o ten temat zadbać. Także pozdrowienia serdeczne, do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym materiale. Cześć. A i tak nie przeszkadza to tej karcie.